Zapraszam Państwa do Szkoły Muzycznej, bo właśnie tam będziemy realizować nasz nowy program Odgłosy Góry Zamkowej, realizowany wspólnie z Państwową Szkołą Muzyczną pierwszego i drugiego stopnia w Cieszynie. Marta Szymik-Telesz, Odgłosy Góry Zamkowej. Moim i Państwa gościem jest dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Cieszynie, pan Sławomir Machała. Dzień dobry. Dzień dobry. Może na początek zacznijmy od naszego wspólnego projektu. Co jest celem tego programu? Kilka tygodni temu udało nam się nawiązać współpracę z szefem portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl, panem Wojciechem Tatką. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że powinniśmy rozpocząć projekt, którego głównym celem będzie prezentacja Cieszyńskiej Szkoły Muzycznej, a zwłaszcza uczniów, wychowanków tej szkoły. Cieszyńska Szkoła Muzyczna jest jedną z najstarszych placówek tego typu w Polsce i myślę, że mamy się czym pochwalić. Możemy sięgać do historii, ale też możemy wiele dobrego powiedzieć o naszych aktualnych uczniach. Stąd też pomysł na stały cykl, w którym w oddzielnych odcinkach będziemy prezentowali poszczególne instrumenty i najbardziej utalentowanych uczniów naszej szkoły. Panie dyrektorze, za nami koncert bardzo ważny dla Was, koncert, w którym mogli się pokazać i uczniowie, i nauczyciele. I chciałam też o tym koncercie wspomnieć, bo to takie ważne dla Was, dla społeczności szkolnej przeżycie. To prawda, w hierarchii wydarzeń artystycznych naszej szkoły, ale mam nadzieję, że nie tylko szkoły, również wśród mieszkańców, melomanów naszego miasta, naszego regionu, są doroczne koncerty organizowane w Teatrze Miejskim. To są koncerty, podczas których prezentujemy najzdolniejszych uczniów, aczkolwiek od pewnego czasu staramy się do tych koncertów włączać także pedagogów. Także na estradzie słuchacze, widzowie mogą podziwiać i uczniów, i pedagogów. Dwa ostatnie lata i pandemia spowodowały, że nie mogliśmy tych koncertów organizować, także koncert, który odbył się 23 listopada, był odpowiedzią na taki wielki głód pojawienia się na estradzie z jednej strony i odbioru żywej muzyki z drugiej strony, po stronie publiczności. Jesteśmy już po tym koncercie. Jakby go pan mógł podsumować? Udany? Koncert jak zawsze udany. No, nie inaczej. Panie dyrektorze, jak szkoła muzyczna, bo też jesteśmy w takim trudnym okresie pandemii, jak szkoła muzyczna sobie radzi w tym czasie? Jak wyglądają też te zajęcia? W ostatnich tygodniach cieszymy się z tego, że możemy prowadzić zajęcia w trybie stacjonarnym. Natomiast, tak jak Pani wspomniała, wcześniej obostrzenia sanitarne wymusiły na nas prowadzenie zajęć w trybie zdalnym. Było to absolutnie wyjątkowe, nowe doświadczenie dla nas wszystkich. I dla pedagogów, pracowników szkoły muzycznej, i dla uczniów i rodziców. Nie ukrywam, że na początku mierzyliśmy się z problemami natury technicznej, aczkolwiek dosyć szybko dzięki wytężonej pracy i zaangażowaniu naszych pracowników administracji i obsługi udało się wdrożyć odpowiedni system komputerowy. Nauczyciele właściwie natychmiast przyswoili sobie nowe technologie, zaczęli stosować nowe narzędzia. No i przez długi czas zmuszeni byliśmy prowadzić zajęcia w trybie zdalnym. Oczywiście nie da się tego w żaden sposób porównać z lekcjami prowadzonymi w trybie stacjonarnym, ale robiliśmy to, na co pozwalały nam przepisy sanitarne w tamtym czasie. Szkoła muzyczna, no to różnego rodzaju, daje różnego rodzaju możliwości, różnego rodzaju instrumenty. Jaką wy macie ofertę? Właściwie jesteśmy bliscy osiągnięcia pełnej, kompletnej oferty edukacyjnej. W ostatnich 5 latach poszerzyliśmy tę ofertę, otwierając kolejne klasy. Uczniowie, a właściwie kandydaci przychodzący do Cieszyńskiej Szkoły Muzycznej mogą grać i na tych instrumentach, które tradycyjnie cieszą się wielką popularnością. Zawsze wymieniam w pierwszej kolejności skrzypce, fortepian, flet, gitarę, bo to są te instrumenty, które cieszą się wśród kandydatów największą popularnością, ale też, tak jak wspomniałem, w ostatnich latach pojawiła się możliwość nauki gry na altówce.
Podkreślam to, bo wspaniale rozwija się ta klasa altówki, a altówka jest uzupełnieniem oferty dotyczącej instrumentów smyczkowych. Są też tak egzotyczne i tak mało znane w Cieszynie instrumenty, jak na przykład fagot. Od kilku lat rozwijamy też bardzo intensywnie klasę perkusji. Nie było to łatwe przedsięwzięcie, bo nauka gry na instrumentach perkusyjnych w Państwowej Szkole Muzycznej to nie tylko gra na popularnym zestawie perkusyjnym, to także nauka gry na instrumentach takich jak kotły symfoniczne, marimba, ksylofon, wibrafon. Skompletowanie takiego instrumentarium to jest kolosalny wydatek i kolosalne przedsięwzięcie organizacyjne dla każdej szkoły. Szkoła muzyczna nie tylko w Cieszynie, działa prężnie również filia w Wiśle. To prawda. Mało kto pamięta o tym, że Cieszyńska Szkoła Muzyczna w sensie formalnym to tak naprawdę zespół państwowych szkół muzycznych, w skład którego wchodzi placówka macierzysta w Cieszynie i tutaj szkoła pierwszego stopnia, czyli szkoła podstawowa oraz szkoła drugiego stopnia, czyli szkoła średnia, szkoła zawodowa, ale także filia w Wiśle, która od blisko 30 lat kształci na wysokim poziomie najbardziej uzdolnione dzieci i młodzież z regionu Wisły. Uczniowie nie tylko uczą się tutaj w szkole muzycznej, ale mogą też się pokazać na zewnątrz, mogą brać udział w różnego rodzaju konkursach. Powiedziałbym, że właśnie po to uczą się, aby móc uczestniczyć w różnego rodzaju przesłuchaniach i konkursach. No i jako dyrektor szkoły z dumą mogę powiedzieć, że nawet w ostatnich latach, nawet w okresie pandemii, nasi uczniowie odnosili spektakularne sukcesy na konkursach rangi krajowej, rangi międzynarodowej. Z drugiej strony uczniowie Cieszyńskiej Szkoły zasilają szereg zespołów i orkiestr działających w naszym mieście, w naszym regionie. Także nie jesteśmy, nie chcemy też być samotną, czarną wyspą na mapie naszego miasta. Chcemy żywo uczestniczyć w ruchu amatorskim, w ruchu muzycznym na terenie Cieszyna. Jak wygląda ta rekrutacja uczniów tutaj do Państwowej Szkoły Muzycznej, dodajmy bezpłatnej szkoły? To prawda, nauka w Państwowej Szkole Muzycznej jest całkowicie bezpłatna w odróżnieniu od kształcenia w różnego rodzaju komercyjnych formach, jakie funkcjonują w naszym regionie. Aby rozpocząć naukę gry na instrumencie muzycznym, wybranym instrumencie muzycznym w naszej szkole, trzeba pozytywnie przejść rekrutację. Tradycyjnie nabór kandydatów przeprowadzamy wiosną każdego roku. No i polega to na tym, że dziecko, młody człowiek przystępujący do takiego egzaminu wstępnego musi zaprezentować swoje predyspozycje po to, żeby komisja rekrutacyjna pozytywnie zaopiniowała przyjęcie tego kandydata do szkoły. Przy czym warto podkreślić, że predyspozycje umożliwiające podjęcie nauki w szkole muzycznej to nie tylko ten tak potocznie rozumiany talent muzyczny, to także pewne cechy charakteru, które decydują o powodzeniu, sukcesie, późniejszym sukcesie, bądź niestety porażce. A więc cierpliwość, wytrwałość, zdolność koncentracji, chęć do samodzielnej, wytrwałej pracy. Te cechy w połączeniu z talentami muzycznym są właściwie gwarantem późniejszego sukcesu estradowego. Jest tak, że dziecko przychodzi i chce grać na jakimś tam instrumencie, później to się zmienia, z czasem jest to inny instrument? Bardzo często mierzymy się z tego typu sytuacjami. Powiem humorystycznie, niejednokrotnie zdarza się tak, że przychodzą do nas kandydaci chcący podjąć naukę gry na wybranym instrumencie, dlatego że w domu po babci, po starszej siostrze, po cioci został fortepian, akordeon. Natomiast w trakcie nauki okazuje się, że młody człowiek rozbudza w sobie miłość na przykład do gry na saksofonie i następuje zmiana specjalizacji. Warto może wspomnieć, że nauka w Państwowej Szkole Muzycznej to nie tylko nauka gry na instrumentach muzycznych, to także poznawanie zasad muzyki, poznawanie historii muzyki, historii kultury, to udział w zespołach, orkiestrach i chórach. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i zapraszam do oglądania naszego nowego programu Odgłosy Góry Zamkowej.